najpiękniejsze i najciekawsze miasta Europy. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zabieram Was do jedynego takiego miasta na świecie. Do miasta bogatego w kulturę i ciekawą historię. Zapraszam Was do Stambułu. Stambuł jest największym i najludniejszym miastem Turcji oraz jej centrum kulturalnym, handlowym i finansowym. Rozciąga się po obu stronach cieśniny morskiej Bosfor, od północnego wybrzeża Morza Marmara do południowego wybrzeża Morza Czarnego. Zachodnia część miasta znajduje się w Europie, wschodnia natomiast w Azji, co sprawia, że jest jedyną metropolią świata znajdującą się na dwóch kontynentach. Stambuł jest jednym z największych miast świata, a zarazem najludniejszym miastem Europy. W 2021 roku liczba mieszkańców Stambułu wynosiła 15 840 900 mieszkańców i wartość ta nieustannie wzrasta na skutek migracji ludności z obszarów wiejskich. Miasto znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego z pewnymi wpływami klimatu kontynentalnego. Ciepłe i wilgotne lato, chłodna i deszczowa zima, w której często występują opady śniegu. Pierwsza nazwa miasta to Bizancjum i pochodziła od imienia jego założyciela Byzasa. W III wieku naszej ery miasto nosiło nazwę Augusta Antonina. Następnie cesarz Konstantyn I Wielki zmienił nazwę miasta na Nowa Roma, czyli Nowy Rzym. Inne nazwy z tego okresu to Wschodni Rzym, Drugi Rzym czy Roma Konstantinopolitana. Nazwa Konstantynopol, czyli miasto Konstantyna, została po raz pierwszy użyta przez cesarza Teodozjusza II i stała się oficjalną nazwą miasta przez cały okres bizantyński i używana również była w czasach Imperium Osmańskiego. W 1930 roku rząd turecki wystąpił z apelem do państw zachodnich o zaprzestanie używania formy Konstantynopol, a używania tylko nazwy Istanbul. Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Stambułu pochodzą z epoki kamienia i znajdują się w części azjatyckiej miasta. Około 680 roku przed naszą erą uciekinierzy z greckiej Megary założyli kolonię Chalkedon w azjatyckiej części, a około 660 roku przed naszą erą inna grupa Greków pod przewodnictwem Byzasa założyła po stronie europejskiej pierwszą większą miejscowość. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu miasto bardzo szybko się rozwijało. W 513 roku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez wojska perskie, od 407 roku przed naszą erą należało do Aten, później od 405 przed naszą erą do Sparty. W 196 roku cesarz Septymiusz Sewer włączył miasto do Cesarstwa Rzymskiego. W 330 roku cesarz Konstantyn I Wielki nadał mu nazwę Konstantynopol.
V wieku miasto otoczono nowymi murami, a za rządów cesarza Justyniana wybudowano kościół Hagia Sofia. Po zdobyciu i złupieniu miasta 13 kwietnia 1204 roku przez krzyżowców w latach 1204-1261 Konstantynopol był stolicą stworzonego przez nich Cesarstwa Łacińskiego. Po przejęciu Konstantynopola przez Turków pod wodzą Mehmeta II 29 maja 1453 stał się stolicą Imperium Osmańskiego. W 1923 stolicę Republiki Tureckiej przeniesiono do Ankary. 28 marca 1930 roku miasto zostało oficjalnie nazwane Stambułem dla potrzeb kontaktów międzynarodowych. W 2018 roku Stambuł odwiedziło 12,8 miliona turystów z całego świata i był wówczas 8. najczęściej odwiedzanym miastem świata. Jak sami już wiecie, Stambuł to wyjątkowe miasto, które rozciąga się na dwóch kontynentach i oferuje mieszankę wpływów europejskich oraz azjatyckich. Najciekawsze miejsca do odwiedzenia w Stambule to niewątpliwie Hagia Sofia, która przez 1000 lat uznawana była za najwspanialszą i największą świątynię chrześcijańskiego świata. Po zdobyciu miasta przez Turków zmieniono ją na meczet, dobudowując m.in. minarety. Wielki Bazar, który był największym i najstarszym krytym bazarem świata, powstał z inicjatywy Mehmeda II Zdobywcy w 1461 roku. Topkapi to miasto w mieście, otoczone murami. Była tu wspaniała rezydencja sułtanów. Błękitny meczet powstał w latach 1609-1616 i miał przyćmić Hagię Sofię. Meczet Sulejmana Wielkiego jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stambułu. Wieża Galaty to owalna budowla o wysokości 63 metrów. Kolejny symbol miasta. Ulica Istiklal. Po turecku jej nazwa znaczy niepodległość. Jest najbardziej reprezentacyjną i jednocześnie najbardziej zatłoczoną ulicą w Stambule. Zatopiona cysterna to ukryty pod ziemią cud bizantyjskiej architektury. Bazar Egipski, zwany również bazarem korzennym, to obowiązkowy punkt zwiedzania dla miłośników słodyczy, przypraw, kawy i herbaty, a także dobrego jedzenia. Dzięki moi drodzy za obejrzenie filmu. Żegnam się z wami i zapraszam do kolejnego pięknego i ciekawego miasta. Trzymajcie się. Hej!